Dzień dobry, witam Was w dzisiejszym vlogu. Jak widać, ja od rana pielęgnuję moją twarz, mam na sobie maseczkę. Kapiego nie ma, możecie zgadywać, gdzie jest. Tak, na Pokemonach. Mam nadzieję, że za chwilę wróci, a w każdym razie, że zdąży wrócić, zanim ja zacznę się malować, ponieważ od kiedy zaczęłam się znowu regularnie malować, to dostaję bardzo dużo komentarzy i wiadomości na temat moich brwi, że chcielibyście zobaczyć, jak ja je maluję. I sama nie jestem za bardzo w stanie tego nagrać, Kapi musiałby trzymać aparat i po prostu łapać ostrość i takie różne rzeczy. Więc jeżeli zdąży przyjść, zanim ja się za to zabiorę, no to wtedy Wam pokażę, jeżeli nie, to przełożymy to na inny vlog. A mówię o tym dlatego, że chcę, żebyście wiedzieli, że zamierzam Wam to pokazać, chociaż nie ma tutaj nic nadzwyczajnego. Ja naprawdę sama oglądałam mnóstwo tutoriali, jak robić brwi i po prostu robię dokładnie tak, jak się nauczyłam, kiedy zaczynałam je malować i po prostu mam już większą wprawę w ręce, ale myślę, że duża kwestia to po prostu kształt brwi i ja mam bardzo korzystny kształt brwi do ich malowania, więc może dlatego jest po prostu tak dosyć dobry efekt według Was. No ale jeżeli Kapi wróci, to Wam pokażę. A teraz zabieram się za robienie herbatki, bo śniadanie już jadłam, herbatę zresztą też już piłam, ale ostatnio byliśmy z Kapim na zakupach i zrobiliśmy duży zapas herbat, bo już nam się trochę pokończyło i chcę popróbować, bo mamy dwie nowe, jedną taką standardową, więc chcę, jedną już piłam, a drugą chcę spróbować, także taki plan na poranek. Więc w naszej kolekcji jest standardowo ta, o której wiecie, że ją uwielbiam, jest przepyszna. Oprócz tego doszła nam też stekane zielona. Bardzo dobra, zwykła zielona, nic, żadnych dodatków nie ma, więc ją już próbowałam i jest smaczna. Ale Kapi wybrał sobie jeszcze taką, także jestem jej ciekawa. Wydaje mi się, że skoro jest z truskawkami, to wyjdzie w ogóle z czarnym pieprzem. Może być ciekawa, ale obawiam się, że wyjdzie czerwona, a ja nie przepadam za czerwonymi herbatami. W sensie są ok, wypiję, ale po prostu smakują mi jak każdy inny sok, więc jeżeli chodzi o herbatkę, to wolę właśnie jakąś zieloną z dodatkami, albo właśnie białą. Także teraz zrobię sobie właśnie taką. A ja herbatkę zrobię sobie w tym cudownym kubku, który sami sobie zaprojektowaliśmy z naszymi tatuażami, z naszym zdjęciem. I w ogóle ta herbata pachnie jak jakaś guma do rzucia, tylko nie mogę sobie przypomnieć jaka. W ogóle wspaniały content, prawda? No ale dobra. Tak naprawdę kto się w życiu nie jara tym, że spróbuje nową herbatkę? No błagam. Jeżeli jest taka osoba, to niech się zgłosi. I uwaga, nie jest czerwona, także jak trochę przystygnie, to będę ją testować. Okej, chwila prawdy, czy Okcia będzie piła tą herbatę? Dobra, smakuje w sumie jak zwykła herbata, tylko z takim aromatem jakiejś gumy do rzucia. Tylko nie mam pojęcia jakiej, jakiejś Orbit, takiej smakowej, ale która to nie pamiętam. Ale jest okej, nie czuć pierwszą, więc nie bójcie się. Oprócz tego kolejny update i wybaczcie za szumienie komputera, to komputer Kacpra, montuje się vlog, więc chodzi trochę głośniej. W ostatnim vlogu pokazywałam Wam, że mój kwiatek płacze, prawdopodobnie na deszcz i następnego dnia padało od rana, a nawet w nocy, więc to chyba fakt i dzisiaj też ma kropelki. Zresztą wczoraj też miał, a dzisiaj też pada, także no coś w tym musi być. Także bardzo ciekawe zjawisko. Jeżeli faktycznie tak jest, to mamy domową pogodynkę. Same plusy. Mamo, makijaż na Kapi! Jaki makijaż? Nie widzę nic na ręce. Fajnie, no ale ja jestem świeżo pomalowana, a ty już zmyłeś. Nic nie zmyłem przed. I możecie jemu podziękować, bo przyszedł akurat jak skończyłam się malować. Bo powiedziałam, że jak zdążysz wrócić, to pokażemy, jak maluję brwi. I brawa, brawa naszego trenera Pokemonu. Ale trzeba było później malować brwi. Przecież mogłaś spokojnie z brwiami zaczekać. Nie, nie mogłam. Do czego? Bo nie chciałam. Widzicie, to jest jej wina. Nie. Ona nie chciała tak naprawdę Wam pokazać. Nie, ja Wam mogę pokazać. Jak się bierze takie coś, nie wiem co, i ma. I właściwie to tyle. To może Ty spróbujesz na swoich brwiach. Nie, ja już na Twoich tak robiłem i mi wyszło kiedyś. Błagam Cię. No, wyszło mi. Nie. Tak, był taki filmik, nie? Że no, Cię make-upowałem. No, był. Świetnie mi wyszło. Tu gdzieś się pojawi, żebyście ja byłem zaskoczony, że tak dobrze wyszło mi. Jasne. Dobra, siemanko, witamy w naszej kuchni, naszej fajnej kuchni. Bardzo lubimy tutaj spędzać czas. I tak jak obiecaliśmy,
Przyszły garnki, to znaczy, że zabieramy się za gotowanie. Oksia znalazła jakiś fajny przepis. Chyba który fajny. Tak naprawdę nie wymaga nawet posiadania garnków, ani patelni, ani piekarnika. Tak? Wystarczy czajnik. Zobaczymy, zobaczymy. Na pewno jest to danie wegetariańskie? Wegańskie? No, chyba tak. Ale mieliśmy to jeść jutro albo pojutrze, ale nie mamy dzisiaj czasu, bo ja idę później do okulisty, a Kapiemu bardzo dużo czasu zajęło chodzenie przy Pokemonach, więc no... No trudno, no po prostu są takie dni, kiedy nie będziemy się widzieć cały dzień, prawda? No to dzisiaj akurat był ten dzień, że jesteśmy dorośli, ja miałem coś do załatwienia na mieście, Oksia miała coś do załatwienia na mieście, spotykamy się w międzyczasie, żeby szybko zrobić obiad, następnie znowu załatwiamy swoje sprawy, no wiadomo jak to jest w życiu, nie? Bo dziś na obiad mamy kaszę kuskus z warzywami tak naprawdę, ale to jest dosyć ciekawy przepis, tylko kurczę, mam tutaj tylko screena składników i przygotowywania, ale w przepisie są takie rzeczy, więc możecie sobie zobaczyć. Tak naprawdę wystarczy wszystko połączyć, kuskus po prostu zalać kostką rosołową, bulionem. To nie będzie wegańskie? No nie, bo mamy kostkę skóry. Proszę. Powiem wam, że wygląda całkiem spoko, nie wiem czy coś widać. To jest takie połączenie. Użyliśmy tutaj dużo warzyw, których nigdy wcześniej w rękach nie mieliśmy. Chyba nie. Żartuję oczywiście, ale nie ma, nie ma mięsa i jest mi trochę przykro z tego powodu. No. No takie wiosenne. Dobre jest. Nie no, dobre jest. Ogólnie jest spoko. Brakuje mi tego mięsa, ale ogólnie jest dobre nawet. Tak to jest, jak się żyje z mięsożercą. No. Jak nie macie czasu i chcecie jakiś lekki, szybki obiad, to polecamy. No, teściowa. Halo, słucham. A Oksia jest po drugiej stronie telefonu. Oksia, jak się spotykamy? A zresztą, dam Oksię, chyba będzie łatwiej. I nadszedł ten czas. Jedziemy do okulisty. Najpierw jedziemy po moją mamę, bo ja muszę iść za rączkę. Ja tak obie serio... musiały iść po prostu. Tak, serio, tak. To moja mama też idzie na kontrolę. I tylko to skusiło Okcie, żeby też się zapisać. Bo mama jej mówiła, że musi tak iść i kiedy mnie zapiszesz, kiedy nas zapiszesz, kiedy nas zapiszesz. Mama już bardzo naciskała, żebym ja sama siebie też zapisała. Bo oczywiście ja to bym jeszcze... O Jezu, ale bym poszła. Więc jedziemy teraz. Jestem trochę zestresowana, trochę podekscytowana, bo ja u okulisty tak naprawdę byłam raz w życiu. Nigdy nie miałam problemu ze wzrokiem i dopiero tak naprawdę jakoś... Dopóki zaczęłaś dorastać, nie? Tak. Dopiero jakoś rok temu, max 2 lata temu zaczął mi się pogarszać wzrok. No to więc dlatego też nie chodziłam, w sensie odkładałam to maksymalnie późno jak się da. Nie wiem dlaczego tak naprawdę. No i idę teraz, bo teraz już mam problem. No, jestem ciekaw jak duży problem. Ja też. Jak no, obstawiasz? Zobaczymy. Nie wiem, bo nie znam się, ale no myślę, że tak 1, 1,5 max. No nie wiem. Wydaje mi się, że 1,5 nie, że to jest za dużo. No właśnie ja się nie znam, więc ciężko mi powiedzieć. Nie mam aż takiego złego wzroku, no ale ci z was, którzy... nie wiem, no w sumie nie mam porównania za bardzo, ale w momencie, kiedy widzi się całe życie dobrze i nagle coś się zaczyna dziać, ten wzrok zaczyna się psuć, no to każda jakaś taka mgiełka na oku, czy jakieś rozmazanie, wydaje wam się, że o Boże, jaka masakra, nic nie widzę. No tak, 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 naprawdę. No. Że dopiero później, jak już się ma dużą wadę, to wydaje się, i właściwie wtedy już też wie, ciężko mi to wytłumaczyć, no ale właśnie. Jak ktoś ma wadę, to jest w stanie jakby wyobrazić sobie inne wady. Aha. Jak na przykład, dajmy na to, ja to mam, nie wiem, między 3 a 4, niech będzie 4, to jestem w stanie sobie wyobrazić, jak wygląda minus 2, minus 1, no bo wiem i wtedy sobie wyobrażam, o Jezu, ale chciałbym widzą. Chociaż tak widzieć. No właśnie, także jedziemy, no i zobaczymy, jak duża jest ta moja wada. Mam nadzieję, że nie. Koło jedynki. Czy... Ale z drugiej strony, jaki jest sens mieć małą wadę, skoro i tak trzeba nosić okulary? To już lepiej mieć dużą, bo... No nie, duża wada, tak jedynka ta trzeba nosić. No tak, dobra, zobaczymy. Jesteś gotowa? Tak, idę. Dobra, to bye. Bye. Niestety nie wrócę. Z buta musicie, pa.
A ja niestety po nie nie wrócę z racji takiej, że prawdopodobnie za moment przyjdzie pan od, ten tajemniczy pan od grzejników i to jest śmieszne, bo tyle razy mówiliśmy, że on przyjdzie i tyle razy jakby przychodzi i nie przychodzi, bo czasem jest tak po prostu, że albo on nie może, albo po prostu nam coś nie pasuje w danym momencie i on nie przychodzi, dlatego no jakby my non stop o nim mówimy, a on wcale tak często się nie zjawia, co nie zmienia faktu, że bardziej to już jest mniej majster, bardziej kolega i gdybyśmy mieli dzieci, to te dzieci na pewno mówiłyby do niego: wujku, to na pewno to jest ten typ majstra właśnie. Wróciłam! Kafi się właśnie goli i mam opowiadać, tak? Tak. No więc zgaduj, jaką mam wadę. Minus 1,25. No? Na obu oczach. No. Minus 1,25. I to by było na tyle. A coś tam, nie wiem, coś mówił do... Dał ci jakieś, nie wiem, notkę jakąś, wypadł po okulary, nie wiem. Nie. Powiedział, że nie muszę sobie kupować okularów tak naprawdę, no bo do komputera, znaczy powiedział, że nie muszę, ale że okulary to jeżeli na przykład jeżdżę samochodem, no to muszę wtedy mieć okulary, a że nie jeżdżę. Albo na przykład jak chcę iść na spacer i poznawać ludzi, to wtedy też. No i taki jest fakt. Jeżeli ktoś z naszych znajomych to ogląda i ja was na ulicy mijam, albo nie uśmiecham się, albo nawet ktoś z naszych widzów, pamiętam, była dziewczyna chyba w Poznaniu, byliśmy we wrześniu w Poznaniu i jakaś dziewczyna się uśmiechała chyba. Ja się jej tak przyglądałam, bo nie wiedziałam, czy ona się naprawdę uśmiecha, czy nie. A potem dopiero pomachała, no to ja jej odmacham, ale wiecie, z takim wyrazem twarzy, bo nie zdążyłam jakoś zareagować. Więc tak, jeżeli ktoś z naszych znajomych to ogląda i w ostatniej chwili mówię wam cześć, albo w ogóle na was nie patrzę. Mówię. Albo nie mówię, po prostu omijam was. To dlatego, że nie poznaję już na ulicy. Albo staram się po prostu nie patrzeć, żeby właśnie komuś się tak chamsko nie przyglądać. Tylko dlatego, że próbuję zzoomować. Tak, to powiem ci, że wszyscy, którzy są ślepi, tak zrozumieją. Ja, ty, będą wiedzieli doskonale, o co chodzi. No właśnie, więc tak to jest. No i tak, i to właściwie tyle. Ale będę na pewno kupować okulary. Już byłam z mamą w optyku i wybierałam jakieś. Zaraz ci pokażę zdjęcia, jakie sobie wybrałam. Dobra, a już masz jakby zamówione? Nie, 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 bo jeszcze się nie zdecydowałam ostatecznie. Aha. Bo jest idealny kształt, który bym chciała, ale nie w idealnym kolorze. Aha. A znowu jest kształt, który bym chciała w innym kolorze i jestem taka, wiesz, co wybrać, kolor czy kształt? Aha, 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 aha. Więc, no, także tak to wygląda. Brzmi śmiesznie, zobaczymy. No. No i co tam, Kapinio? Średnio nam dzisiaj vlog wyszedł, co? Odmłodniałem trochę ogólnie, tak, i tak patrzę na siebie. Tak, się ogolił. Cały dzień osobno praktycznie. Tak. A teraz będziemy wychodzili z bratem Kacpra i nie będziemy zabierać aparatu, bo będą tam też inne osoby i nie ze wszystkimi się widzieliśmy, więc nie chcemy im kłaść aparatu na twarz. Także to też was ominie. Więc dzisiaj taki bardzo, bardzo dziwny vlog. Bardzo taki... Taki żaden, no nie wiem. Nie spodziewaliśmy się, że ten dzień będzie tak wyglądać, ale niestety. W każdym razie odezwiemy się, jak wrócimy, chyba. Chyba, że wrócimy i pójdziemy spać. Chyba, i tak. Następny klip to będzie za parę dni. Znowu. Postaramy się odezwać, ale nie wiemy, jak nam się to uda. Tak, i gdyby się nie udało, to wiecie, fajnie, że byliście z nami dzisiejszego dnia. Nie żegnamy się jeszcze. A jeszcze zanim wyjdziemy, pochwalę się wam, a raczej pożalę moimi ostatnimi zakupami z Neonail. Bo poszłam wczoraj, żeby kupić tylko i wyłącznie hardtop i cleaner. I wyszłam z zakupami za ponad 110 zł. Podobno była jakaś promocja i pani tak mnie przekabaciła, że uległam. Pokażę wam, co sobie wybrałam. Więc jest to, po co przyszłam, czyli hardtop. Ten jest jakiś niby z witamina... Nie, to nie jest z witaminami. On ma być jakiś niby ekstra błyszczący, więc prawdopodobnie był droższy od zwykłego, no, ale pani mnie tak namawiała, że... O, tutaj mam podkład tak w ogóle. Pani mnie tak namawiała, że się aż pokusiłam. Do tego chciałam tylko i wyłącznie cleaner. Ale jeżeli kupiłabym jeszcze jedną rzecz, czy tam dwie, to później mogłabym dobrać sobie dwa... Aha, i jeszcze, tak, 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 te dwie rzeczy chciałam kupić, ale w sklepie zobaczyłam jeszcze ten lakier.
Nie wiem, czy jest ostre, chyba nie, ale już nieważne. Tutaj wygląda na taki po prostu pomarańczowy, ale on jest taki bardzo ciepły pomarańcz pomieszany z jakąś żółcią. Chciałam coś jesiennego, więc znalazłam go sobie akurat, jak już miałam iść płacić. I w tym momencie pani powiedziała, że jak dokupię jeszcze jedną rzecz, to później dwa kolorki będę miała za 2 zł, więc dobrałam sobie jeszcze bazę z witaminami, bo też się przyda. I kolorki chciałam też jakieś jesienne, ale kurczę, nie mogłam się zdecydować, więc wzięłam tylko jakiś taki fioletowy, który w środku wygląda o wiele ładniej niż tu, bo jak zobaczyłam to, kiedy wyszłam już z Neonail, to pomyślałam sobie, Boże, co ja wzięłam? Ale po otwarciu na nowo mi się spodobał, bo jest naprawdę bardzo ładny. I taki o... Tak kurczę, na tych kolorkach tu nie widać w ogóle, jak to wygląda w rzeczywistości. No musisz zrobić paznokcie po prostu. Muszę zrobić paznokcie, ale ostatnio robiłam dosyć świeżo, chociaż mam już trochę odrost, ale mi tak szybko rosną, więc tak. To są moje zakupy w Neonail. Niestety wydałam ponad 110 zł. Nigdy tam więcej nie pójdę, zamawiam z Neta. No i oczywiście nie udało nam się odezwać, ale kontynuujemy. Ale ja miałem to w głowie i chciałem się odezwać, ale mówię, a dobra, i tak już idziemy spać, co to za różnica. A wystarczyło powiedzieć na głos, skoro oboje mieliśmy to w głowie. To byśmy się razem jakoś tak... Ale jednak spanie było mocniejsze. To prawda. W każdym razie kontynuujemy vloga następnego dnia, czyli w niedzielę. Dzisiaj jest niedziela wyborcza. My za chwilę idziemy na wybory. Teraz mieliśmy właściwie pół dnia, bo już jest koło 13. Nasze zegarki. Tak, już jest koło 13. Były montowane grzejniki. Ja w ogóle muszę schodzić na dół, bo tak. Ale mieliśmy montowane grzejniki, już prawie jest ideolo. Tam jeszcze niektóre rzeczy trzeba dopieścić. Wiadomo, trzeba było rozkuć niektóre rzeczy, gdzie była dziura, gdzie były rury, zrobiła się dziura, tam to trzeba wypełnić, bla 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 bla, dlatego to się tak ciągnie. No właśnie, więc zawsze coś, po prostu niekończąca się historia, ale ci z was, którzy mają remont na głowie, albo mieli, albo w ogóle, to wiecie, o co chodzi. Po prostu nie da się tego zakończyć. Dobra, ja jadę i wracam i będę się ubierał, żeby ładnie wyglądać na wyborach. Koniecznie! Obowiązek obywatela spełniony. Minus jest taki, że ja jestem zameldowany gdzie indziej, Okcia cały czas jest zameldowana gdzie indziej, nie jesteśmy zameldowani w naszym mieszkaniu. Jesteśmy zameldowani nadal z rodzicami. Tak, przez co musimy zwiedzać połowę miasta, jeżdżąc z lokalu do lokalu. Ale nieważne, teraz jesteśmy w parku i plan jest taki, żeby sobie troszkę pospacerować, zażyć świeżego powietrza. Tak, bo przyszły takie ciepłe dni i o ile w całej Polsce, tak jak widzimy po Instagramie naszych znajomych, gdzieś tam z Polski i innych youtuberów, instagramerów, wszędzie jest słońce 25 stopni, a w Świnoujściu jest ciepło, ale bez przesady. Tak, wczoraj na przykład wszędzie niby było fajnie, podobno, tak właśnie pisali do nas, że jak słonecznie i tak dalej. Wczoraj u nas calutki dzień padał deszcz. Calutki dzień. A dzisiaj jest po prostu ciepławo, ale nadal pochmurnie. Więc wybraliśmy się właśnie na spacerek, zażyć świeżego powietrza, pozbierać kwiatki. No, nie będzie. Kwiatki. Niech będzie jesienne kwiatki. No i porobić jakąś focie, jedną. Oho, tam w oddali Okcia dostrzegła, dobrze powiedziałem, drzewo, pod którym będzie chciała mieć focie na pewno. Tak, to jest to drzewo, nie? To sobie nie potrzebujemy tych liści, co masz w ręce, możemy stamtąd zabrać. Nie można zrywać z drzewa. Od kiedy? Dotarliśmy do drzewa. Tak się prezentuje. Jest całkiem, wiadomo, drzewo jak drzewo. Staniki nie latają. Okcia się przygotowuje, tak jak mówiłem. I będziemy tutaj robić zdjęcie. Tak. Jedno, prawda? Dużo. Jak dużo? No dużo pewnie, bo nie da się z jednego zdjęcia wybrać, więc zrobimy trzy takie same i Okcia sobie wybierze i to jest dużo właśnie. I właśnie tak wyglądało to zdjęcie, jak Okcia teraz się... O, zapozowała. Tutaj robiliśmy zdjęcie, zapraszamy na naszego Instagrama, tam już dawno... Te zdjęcie tam już jest od tygodnia. To może nie od tygodnia, ale już na pewno parę dni jest. Zabieram mój bukiecik do domu. Jakbyśmy mieli mało śmieci w domu, naprawdę. Zabieram go. Patrzcie, jakie cudne pomniki mamy w Świnoujściu. To chyba jest jakiś łabądź, albo jakiś paw. Tam mamy pomnik sarny i koźlęta bodajże, no ogólnie, czy jakoś tak, no cudowne. A to, drodzy Państwo, jest telesfor. Podeszlibyśmy bliżej, ale tam z tyłu na ławce jest para jakaś, więc nie chcemy ich nagrywać w takiej bardzo intymnej sytuacji. I
Chyba każde dziecko ze Świnoujścia ma zdjęcie na tym telesforze. Chyba tak. Jeżeli nie ma, to nie wiem, co to oznacza. Ale ja nie wiem. Coś ja bardzo nie, złego. No, na pewno miałem, na pewno. Wszyscy mają. Każde dziecko ujeżdża tego telesfora. Tak. A ogólnie przyszliśmy tutaj z racji grać takiej, w Pokemony, że tutaj jest rajd po prostu. I nie zdziwię się, jak właśnie tam ta para siedząca właśnie siedzi ze mną w roomie, w poczekalni. Więc oto gwiazda Świnoujska. A oprócz tego w Świnoujściu był jeszcze przy takim sklepie z zabawkami zbudowany z klocków Lego motorek. I na niego też siadało każde dziecko. Ale to było, powiem wam, że to było marzenie każdego dziecka. Może nie każdego dziecka, ale na pewno każdego chłopca. Żeby mieć taki motocykl zbudowany z klocków Lego w domu. To był normalnie taki motocykl, takich rzeczywistych wymiarach. Oczywiście dla dziecka, nie dla dorosłej osoby. No, taka miniaturka, ale był naprawdę bardzo ładny. No nie ma, no. No co zrobię, no. I jesteśmy już w domu. Kapi przed chwilą śmiał się z mojej fryzury. Gdzie tak jak ostatnio ktoś w komentarzach napisał, że to był jakiś tam good looking day. Good hair day. Good hair day, okej. Okay. To dzisiaj jest ten sam day. Tak jest wygodnie. Teraz będziemy robić jedzenie. Jedliśmy już obiad, który chyba widzieliście nawet w tym vlogu. Tak, no. To był wczoraj dla was, dzisiaj. A teraz będziemy robić kolację. Dzisiaj na kolację mamy camembert pieczony z bagietkami z czosnkiem. Tak, mamy nadzieję, że nam się uda. Za wiele nie trzeba w tym robić, ale wiecie, nigdy nie wiadomo. Mamy to do siebie, że potrafimy zepsuć coś, czego nie da się zepsuć, to więc prawda. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Więc wstawiamy i szamiemy. Okci marzeniem, które jej towarzyszy od niepamiętnych czasów, ale na pewno które powtarza non-stop, od kiedy się wprowadziliśmy, jest to, żeby dostosowywać różne ozdoby do jakby czasu, który nastaje, na przykład wiadomo, święta to święta, Halloween to Halloween i jesień to jesień. I otóż tu są początki zalążki, jeszcze Oksia nie kupiła, tak jak mówiła, że chciała kupić jakieś szmatki, takie wiecie, żeby były jesienne kubki, jakieś jesienne talerzyki jesienne, bo chciałaby zgodnie z różnymi porami zmieniać wszystko. Takich rzeczy jeszcze się nie dorobiliśmy, ale mamy liście. Mamy liście i Oksia sobie udekorowała tak tutaj tą półeczkę i powiedziała, że nie mogę tego nagrywać z racji takiej, że w tym miejscu brakuje liścia. O jednego liścia mamy za mało, ale to nic, bo nadal ładnie wygląda, prawda? Nie, bo nie ma liścia. I prawda? Nieproporcjonalnie i nierówno i niesymetrycznie. Nieprawda, jest musisz pięknie. Musisz iść na zewnątrz. Jest pięknie, nie! A tam nam się robi zer. Zer. Zerszyn. Ja. Das ist niemiecken. Deutsche. Deutsche Felle. Tutaj na swoją kolej czekają bagieten. Bagietken. A tutaj jest sprzed kilku dni, sprzed dwóch w sumie, mój zapiekany ryż z jabłkami, ale mi nie wyszedł, bo dałam nie ten ryż, który powinnam. Przez Kapiego. O Jezus, tato zawsze se znajdzie usprawiedliwienie. Tak, ponieważ ja stworzyłam idealne miejsce na trzymanie takich rzeczy, a Kapi postawił ryż tutaj. Zrobiłem wystawkę. Nie możecie widzieć. I ja wzięłam właśnie ryż z tamtej szafki zamiast tego. I tamten ryż, nie pamiętam jak on się nazywa, ale to jest ryż, który zazwyczaj, który wychodzi taki al dente, nie? On się nie gotuje, on jest taki dłuższy, cieńszy i taki... Parboiled? No jakoś tak. On nigdy nie wychodzi taki miękki, taki ciapowaty. Tak jak biały ryż. No i nie wyszło takie dobre. No i niestety właśnie włożyła ten ryż i on stał się twardy, jako tak twardy. Nie, no, był zjadliwy, ale no, nie był okay, przyjemny. No okej, okay, wiadomo, to jest ryż al dente, to nie są ziemniaki al dente, to da się zjeść. Ale nie, no było dobre, ja nie mówię, że nie było, Oksia tylko narzeka. Moim zdaniem było spoko. Bo ja chciałam taką ciapę. No wiem. A ten ryż właśnie, ten parabolt, czy jakoś tak, on jest taki sypki, taki twardszy właśnie. No zgadzam się, no nie ukrywam, że było. I to jego wina. Tak, Kawi, bo to nie jest miejsce. Ja stworzyłam domek dla naszych kasz, ryżów i tak dalej, makaronów, a ty postanawiasz sobie stawiać wszędzie. W tym momencie widzimy taką ewolucję kobiety. Początkowo robi domek dla lalek. Później, albo najpierw domek dla zwierzątek, dla lalek, no i różnie to bywa. A później, jak już jest gospodynią, to robi domek dla ryżów i kaszów. Kobiety zrozumieją.
Patrzcie, jak ona jest zakochana po prostu w tym piekarniku. Od czasu, jak odpaliła ser, siedzi po prostu tutaj, wiadomo, siedzi sobie na telefonie, ale siedzi po prostu przed piekarnikiem. Wydaje mi się, że ten dźwięk siebie koi. I zapach. I ziemniaki, które są obok też pewnie. Ziemniaczki będą pieczone, ale już nie dziś. Widzicie, mówię, ona po prostu tak lubi ten piekarnik, że po prostu będzie siedzieć, cokolwiek, byleby w nim robić. I naprawdę nie to, że ja narzekam, bo wręcz przeciwnie. Sama na przykład wyszła z pomysłem, żeby zrobić ten ryż. No nie wyszedł, bo nie wyszedł, wiadomo. Nie wszystko wychodzi, ale następnym razem wyjdzie. Przez ciebie tak się zgodę. Ale następnym razem wyjdzie, prawda? Jak może łaskawie włożysz ryż tam, gdzie jego miejsce. Już włożyłeś dzisiaj, więc spokojnie. A kupimy następny. Domek dla ryżu tam został już zrobiony. Da, idziemy jeść bagiety z kanambertem i oglądać 19. Tak, 19 plus już nas czeka. Tak. Jakie okiec, nie widzę nic na rękach.